Witajcie, tutaj Brzezik, jeden z Michałów i kolejny odcinek trików z Michałami. Dzisiaj przed waszymi ekranami ewolucja, która jest moją ulubioną, bez której nie potrafię grać, jest dla mnie przyjemnością największą. Tuzani Around the World jest to trik, którego twórcą jest Tuzani z Holandii i stąd ta nazwa, w skrócie TAT. I tak jest z innymi trikami, osoba, która jako pierwsza wykona dany trik jest nazywana jego imieniem. Oprócz tatwa w tym poradniku pojawi się atatw. Przedstawię i omówię różnice między tymi trikami, wytłumaczę co to są triki w alternatyw i co to są nottacze. To już nie są przelewki. Jedną nogą wchodzimy w coś zaawansowanego i złożonego w świecie freestylu. Jeśli opanujesz to do perfekcji, będzie to twoim kluczem do zdobywania kolejnych szczebli progresowania w tym pięknym sporcie, jaki jest freestyle football. Jednym słowem, po tym odcinku wasza wiedza o trikach freestyle'owych wzrośnie. Tak więc, zaczynamy! Mój ulubiony trik, Tuzani Around the World. Tak wygląda dobrze i prawidłowo wykonany tatw. Dobrze, zacznijmy od podstaw. By wykonać tatwa, ważne jest mieć bardzo dobrze opanowane dwa podstawowe triki. Atw i cross. Z tych dwóch trików składa się nasz tatw. Tak więc spróbujcie wykonać takie combo. Jeśli jednak nie potraficie wykonać tych dwóch trików, zapraszam do poradników atwa i crossa, których linki pojawią się pod koniec filmu. Zobaczcie sami, jeśli połączymy atwa i crossa, to powstaje nam tatw. By wykonać tatwa, zaczynamy od zrobienia atwa i w tym momencie, kiedy nasz atw jest wykonany w 75%, podskakujemy naszą drugą nogą podporową. W ostatnim etapie prostujemy palce do góry i jak przy krosie przepuszczamy piłkę pod nogą. Wszystko jest na jednym wyskoku. Ogólna pozycja naszego ciała wygląda w następujący sposób. Patrzymy na piłkę i w momencie wypicia piłki staramy się wyprostować. Nie jest to już taka prosta ewolucja do wyćwiczenia jak w poprzednich poradnikach, lecz dalej moim zdaniem ten trik jest podstawą. Gdy opanujecie tatwa, zaproponuję wam takie oto combo. Kiedy zaczynałem, coś takiego często grałem. Atw, cross, tatw. Możecie łączyć ten trik z wieloma innymi, to jest wasza inwencja twórcza. W końcu to freestyle. No i oczywiście zalecam ćwiczyć ten trik na ilość, czyli tatw za tatwem, ile jesteście w stanie. A teraz nieco inna ewolucja tego triku, jest to atatw, czyli Alternative Tuzani Around the World. Wygląda to tak. Czym to się różni od normalnego tatwa? Otóż jest różnica i to duża. Mimo, że na pierwszy rzut oka nie widać jej. Spójrzcie, to jest tatw. Zaczynamy trik robiąc kółko prawą nogą i kończymy go również prawą nogą. W Alternative trik zaczynamy robiąc kapkę lewą nogą, a trik kończymy kółkiem i wybiciem prawą nogą. I tak też jest ze wszystkimi innymi trikami. Słowo Alternative przed trikiem oznacza, że pierw wykonujemy kapkę do góry, a potem robimy dany trik. Oczywiście alternatywy są trudniejsze, ponieważ mamy mniej czasu na wykonanie kółka, lecz nie znaczy to, że nie są wykonalne. Od czego zaczynamy w nauce atatwa? Zacznijmy od hopa, ale nieco innego niż normalny. Jest to hop out, uczymy się go identycznie jak tego tradycyjnego, lecz wykonujemy kółko na zewnątrz. Będzie to nasza podstawa do wykonania atatwa, od tego ruchu zaczyna się cały trik. Jeśli nie wiecie jak się nauczyć hopa, poradnik znajdziecie pod koniec filmu. No i gdy opanujemy hopa w aucie, dodajmy do niego crossa i tak łącząc te dwa elementy robimy naszego atatwa. Oczywiście Michalik żyje swoim życiem i wchodzi mi w kadr, bo nie wie, że właśnie nagrywam poradnik. No dobrze, wróćmy do atatwa. Piłka powinna być mniej więcej na takiej wysokości. Wyskakujemy do piłki wykonując kółko i wybicie spod nogi. Pamiętajcie o momentalnym prostowaniu palców. Oczywiście nie zapomnijcie o lewej nodze. Wszystkiego czego się uczycie, starajcie się wykonywać na obie strony. To jest bardzo ważne we freestyle footballu. Jeśli opanujecie atatwa, ćwiczcie go wykonując kilka razy z rzędu ten trik. A teraz kolejna ważna sprawa jeśli chodzi o triki we freestyle. Opowiem wam o łączeniu trików. NT, czyli not touch, przechodzimy z jednego triku do drugiego, łącząc je, nie wykonując żadnej kapki. Jest to nieco bardziej zaawansowany sposób wykonywania trików. To jest cross touch w NT. Ale zaraz. Cross touch w NT? Przecież wyraźnie tutaj robię atatwa. I tutaj wam wytłumaczę o co chodzi. Otóż tak wygląda cross touch bez NT. Wykonujemy crossa prawą nogą i tatwa również prawą nogą, zaczynając od kółka. Tak to wygląda, kiedy połączymy te dwa triki w NT. Nasze kółko do tatwa zaczyna się właśnie w tym momencie, w crossie. Dokańczamy kółko i wykonujemy naszego tatwa. Jeśli chcemy zrobić cross atat w NT, to wygląda to w taki sposób. Robimy prawą nogą crossa i jednocześnie naszą kapkę do atatwa na lewą nogę. A cross atat bez NT wygląda tak.
Crossa robimy prawą nogą, robimy czapkę do atatwa lewą nogą i trik ten wykonujemy prawą. Nieco skomplikowany, ale można wyłapać, o co chodzi. Tak więc, żeby wykonać cross tatw NT, musimy wybić crossa na tyle wysoko, żebyśmy zdążyli wyskoczyć do naszego tatwa. Dodam, że po crossie musimy momentalnie wyskoczyć do tatwa, od razu jak wylądujemy. Z crossem a tatwem NT jest podobnie, lecz dam wam jedną radę. Otóż po crossie tupnijcie obiema nogami o ziemię. Da to wam większą prędkość do wyskoczenia. I ponadto możecie być pewni, że wasz trik nie będzie potocznie mówiąc ściemniony, czyli kółka będą czyste i pełne. A teraz czas na moje ulubione połączenie, tatw-tatw-NT. Jest to już dużo bardziej zaawansowane połączenie, zalecam zabierać się za to, gdy już opanujecie większość podstaw. Z tym połączeniem jest wszystko podobnie jak przy cross-tatw-NT, tylko że na początku wykonujemy tatwa. Po wykonaniu pierwszego momentalnie wyskoczcie, skacząc do drugiego. Jest to połączenie, które ja osobiście trenuję przez całą moją przygodę z freestylem. Jest to coś w moim stylu, z czym ja się czuję dobrze. Nie każdemu odpowiada dany trik. Każdy kreuje swój styl gry, więc wy też szukajcie swojego i z czym się dobrze czujecie. Teraz tatw a tatw NT. Jest to trudne połączenie, ponieważ zaangażowane są w nie obie nogi. Należy opanować do tego tatwa i atatwa na lewą i prawą nogę. Mimo, że dużo czasu spędzam nad tym połączeniem, dalej sprawia mi trudności. Lecz trening czyni mistrza. Po pierwszym tatwie tupnijcie obiema nogami w ziemię, tak jak przy cross a tatwie. Da to wam większej szybkości do wykonania tego połączenia. Ale ciężkie te freestyle. Na koniec taka moja propozycja trenowania tatwa w kombach. Mnie takie ćwiczenie bardzo się przydało, ćwiczcie to na ilość, czyli atw-tatw. No i tyle, to była moja ulubiona ewolucja, czyli Tuzani Around the World. W tym poradniku przedstawiłem wam podstawowy trik i jego zaawansowane połączenia. Odsyłam was do innych poradników, bez których ciężko będzie opanować tatwa. Co teraz? Bierzcie piłkę i chodźcie! Nie zapomnijcie zalajkować nas, zanim wyjdziecie na trening. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Freestyle Bros, triki z Michałami, mówił dla was jeden z Michałów, Brzezik. Pa, pa.